Cześć kochani, mam na imię Martyna i dzisiaj wraz z Olą, która troszeczkę później pojawi się w filmie, chcemy podjąć temat przyjaźni. Przyjaźni z Panem Jezusem, przyjaźni ziemskiej, człowieka z człowiekiem. Przede wszystkim obecności Pana Jezusa w drugim człowieku, właśnie tutaj na ziemi. Ja wiem, że Pan Jezus żyje we mnie, że jest w moim sercu i mam nadzieję, że Ty też to wiesz, że żyje w Tobie, bo On żyje w każdym z nas. I On próbuje zmieniać nasze serca, docierać do nich na różnorakie sposoby. Właśnie między innymi przez tą obecność w drugim człowieku. I On właśnie przez tego drugiego człowieka chce właśnie zmieniać nasze serca, chce pokazywać, że jest bardzo bliski, że On tutaj jest, że On tutaj żyje, tutaj właśnie na tej ziemi, że On nie żyje sobie gdzieś tam w niebie i że jest dla nas nieosiągalny, ale że On właśnie tutaj jest, że jest z nami codziennie, jest z nami w nocy, jest z nami w dzień i po prostu ta Jego wielka miłość do nas jest ponad wszystko. I Pana Jezusa możemy właśnie spotykać tak naprawdę wszędzie, bo właśnie On żyje w drugim człowieku i przez tego drugiego człowieka On może nam pokazywać różne właśnie takie drogi, wybory, których powinniśmy dokonywać. On chce nam pomagać, On chce właśnie być naszym takim bliskim przyjacielem tutaj na ziemi. I Pan Jezus właśnie przez drugiego człowieka potrafi bardzo namieszać nam w życiu, potrafi je całkowicie zmienić. I właśnie tak w moim życiu namieszało właśnie sporo osób z wojska Gedeona. Ksiądz Dez bardzo dużo namieszał. Ponieważ właśnie Pan Jezus bardzo, ale to bardzo nas kocha i chce tylko tego, co dla nas najlepsze. On chce najlepszej, abyśmy szli właśnie tą najlepszą drogą, abyśmy po prostu na końcu tak jakby zwyciężyli, abyśmy po prostu byli bardzo dobrzy i kochali tak samo właśnie drugiego człowieka, aby nasza miłość była tak ogromna jak Jego. Chociaż to na nasze myślenie jest po prostu niepojęte, bo właśnie mamy teraz okres, jeszcze troszeczkę mamy okres Wielkiego Postu i Pan Jezus umiera za nas na krzyżu i po prostu taka ogromna miłość do nas. To właśnie tak naprawdę taka ogromna miłość drugiego człowieka, bo On był jeszcze wtedy tutaj na ziemi i po prostu On umierał za każdego z nas i po prostu to, co On zrobił dla nas, jest po prostu jako niepojęte i po prostu my nie możemy tego zrozumieć, jak człowiek mógł. Nie człowiek, po prostu to jest Stwórca, to jest najdoskonalszy Bóg. Jak On mógł to zrobić dla nas i mógł za nas wszystkich umrzeć i nas wybawić. I to jest dla nas bardzo po prostu niepojęte. Te wszystkie Jego rany, to jest taka ogromna miłość do każdego z nas. I właśnie Pan Jezus stawia na naszej drodze bardzo dużo osób. Tak naprawdę każdego dnia spotykamy mnóstwo ludzi, czy to na ulicy, czy w sklepie, czy może to są nasi bliscy. I właśnie nauczmy się zauważać Jezusa w codziennym życiu. Nauczmy się patrzeć na drugiego człowieka miłością Jezusa, bo na świecie nie ma ludzi dobrych ani złych. Nie ma ludzi też doskonałych, każdy jest taki sam, każdy jest równy i po prostu to,
co Pan Jezus przez drugiego człowieka potrafi zdziałać w nas, jest po prostu ogromną łaską. I właśnie takiej łaski powinniśmy szukać. I Ola na pewno Wam na samym końcu da zadanie, ale chciałabym, żeby każdy z nas poszukał właśnie w swoim sercu, w swoich myślach właśnie takich znaków, że Pan Jezus jest, że Pan Jezus w nas żyje, ale że żyje właśnie w drugim człowieku i jakie znaki On nam daje. I właśnie też pamiętajmy, że Pan Jezus może przez nas przemawiać do drugiego człowieka, do innego może przemawiać przez nas, do naszych przyjaciół, więc nauczmy się jakby być takim przykładem dla drugiego człowieka i świecić właśnie taką ogromną mocą, dobrem i miłością.